policja, wojsko i przede wszystkim finanse. To jest to, o czym mówiłem w nawiązaniu do komisji, jakie powołała właśnie Konstytucja 3 maja. Na mocy tej Konstytucji 3 maja powołano te komisje, a ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że Konstytucja 3 maja była bardzo prosta, ponieważ miała tylko 11 punktów, jak dzisiaj byśmy powiedzieli 11 artykułów regulujących ustrój państwa. Przede wszystkim ważne było to, że przestało obowiązywać nazwa Królestwo Obojga Narodów, a była właśnie Rzeczpospolita Polska. I bez względu na to, jak będziemy numerować, pierwsza, druga, trzecia, to nadal mamy najjaśniejszą Rzeczpospolitą. No tak jak powiedziałem w przemówieniu, że Polakom potrzeba tych kilku genów, które mamy, ale które trzeba pielęgnować. Czyli po pierwsze ten gen umiłowany wolności, gen wiary, gen solidarności. Te trzy geny uzupełnione, zapewne o gen miłosierdzia, dadzą nam ten efekt w postaci wolnej, niepodległej naszej ojczyzny. O, dzisiaj w Łukowie świętowaliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przypomnę, że to piękne majowe święta, Dzień Polaków w Polonii za granicą, Dzień Flagi Narodowej, a dzisiaj rocznica Konstytucji. Warto pamiętać o naszej polskiej tożsamości, o ludziach, którzy walczyli za naszą wolność, o tym wszystkim, co stanowi o naszej dzisiaj teraźniejszości, i celebrujmy to wspólnie, cieszmy się z tego, ale również niech wszystkie podziały i niesnaski między nami się zatrą, bo Polska jest najważniejsza. Niech żyje Polska! Hej!